Dzień dobry, witam ponownie w podcaście Rossmana dotyczącym pielęgnacji. Nazywam się Małgosia Błażewicz i ze mną są ekspertki Rossmana. Zacznę od ciebie, Karolina, bo zawsze ty jesteś na końcu. Karolina Kasumowicz, technolog z żywności i kosmetyków. Cześć, bardzo miło. Kamila Dudka, zawsze w środku, technolog kosmetyków. Cześć. I Kasia Beg-Grodek, kosmetolog. Cześć. Mówiłyśmy w dwóch poprzednich odcinkach bardzo dużo o opalaniu, o kremach z filtrami, o tym jak się chronić, ale jest przecież alternatywa dla opalania, czyli produkty brązujące czy samoopalacze. Zaraz omówimy sobie krótko różnicę między nimi, ale nie widzę entuzjazmu u was, jakiegoś wybuchu, nie stosujecie? Ja myślę, że entuzjazm u nas jest mieszany. Ja z Kasią stosujemy, ale też nie robimy tego bardzo często, nie robimy tego raz w tygodniu, tylko raczej od większych wyjść lub kiedy już jest na przykład pogoda słoneczna, a my jeszcze nie jesteśmy opalone, no to wtedy wiemy, że samoopalacz jest dobrą alternatywą do opalania. A ty, Kamila? Ja nie jestem fanką samopalacza, ale to wynika z tego faktu, że mam bardzo jasną karnację i ja po prostu nigdy się nie opalam, więc dla mnie też jakby ten efekt uzyskany w przypadku samopalaczy jest taki nienaturalny. Okej. A powiedzcie mi, jaka jest różnica między samopalaczem a jakimś, nie wiem, preparatem, kremem brązującym? Jeśli chodzi o kremy brązujące, to jest w ogóle super sprawa dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tego typu produktami, bo one zazwyczaj zawierają mniej tej substancji brązującej, czyli DHA, i można je stosować nawet codziennie do uzyskania takiej optymalnej przez nas opaleniznę. Tą opaleniznę nabywamy stopniowo i trudniej jest sobie tutaj zrobić nimi krzywdę. Natomiast jeśli chodzi o samoopalacze, to są produkty, które zawierają dużo tej substancji brązującej, opalają szybciej, no ale też tutaj zdecydowanie potrzeba więcej wprawy w nałożeniu takiego produktu. Właśnie o tym miałam powiedzieć, że z samoopalaczami jest tak, że no, trzeba umieć to robić, prawda? Trzeba przygotować skórę do tego samoopalacza, żeby nie było smug, żeby to wyglądało naturalnie, więc te kremy brązujące, mogę powiedzieć o sobie, że w moim przypadku sprawdziły się o wiele lepiej niż faktycznie samoopalacze. Dlaczego samoopalacze tak specyficznie pachną? Przez reakcję, która zachodzi w momencie, kiedy, tak jak właśnie Kasia wspomniała, to jest DHA, mówiąc bardziej chemicznym językiem, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie przestraszę, dihydroksyaceton, i jest to cukier. I zachodzi reakcja pomiędzy właśnie tym cukrem a aminokwasami zlokalizowanymi w naszej skórze. I jest to taka charakterystyczna reakcja, która zachodzi też w żywności. W momencie, kiedy coś pieczemy, smażymy, to również zachodzą właśnie ta sama reakcja, nazywa się reakcją Maillarda. I właśnie pojawia się ten taki, niektórzy nazywają też zapach trochę jest herbatników, niektórzy czują tutaj coś bardziej jakby się przypiekało, więc jakby jest to ten zapach, który nam towarzyszy w momencie, kiedy używamy samoopalaczy. Natomiast ten charakterystyczny zapach, który nam się kojarzył do tej pory z samoopalaczami, obecnie już jest zminimalizowany. Czy samoopalacze zawierają jakieś składniki nawilżające, pielęgnujące, czy one po prostu nadają tylko kolor i tyle? Samoopalacze bardziej są nastawione na właśnie dawanie koloru, natomiast w kremach brązujących to śmiało tutaj możemy oczekiwać szeregu składników pielęgnujących skórę. Też często kremy brązujące na przykład dodatkowo zawierają takie składniki jak olej z marchwi czy masło kakaowe, które dodatkowo jeszcze podbijają kolor naszej skóry. A czym się kierować przy wyborze odcienia? Bo to jest chyba największy problem. Bo chcemy ładnie wyglądać, chcemy, żeby nasza skóra wyglądała na ładnie opaloną i wracamy do domu, jesteśmy albo za żółte, albo za pomarańczowe, albo po prostu takie bardzo, bardzo brązowe. No, nie wygląda to naturalnie. Myślę, że tutaj warto po prostu zwrócić uwagę na rekomendacje producenta, ponieważ tak naprawdę to producent zna to dokładne stężenie tej substancji, które nadaje tą opaleniznę, jaka jest w kosmetyku. Dlatego po prostu czytajmy i myślę, że tu śmiało możemy zaufać tym deklaracjom na opakowaniu. A jak najlepiej aplikować samoopalacz, dziewczyny? Bo krem brązujący wcieramy po prostu w całe ciało. On chyba nawet, nie pamiętam dobrze, ale nie zostawia za bardzo śladów na dłoniach, prawda? A samoopalacz barwi nam dłonie. Zostawia też. Też zostawia. Są kremy brązujące, które zostawiam, więc naprawdę rekomendujemy zawsze umyć dokładnie ręce po, jak używamy właśnie jako kremu brązującego. Natomiast jeżeli, kiedy używamy samoopalaczy, to my jesteśmy ogromnymi fankami i rekomendujemy każdemu używanie specjalnych do tego przeznaczonych rękawic.
Same byłyśmy sceptyczne. Ja długo myślałam, że to jest w ogóle zbędne akcesorium i w ogóle nie warto po to sięgać. Natomiast jak odkryłam, jak bardzo poprawia to komfort aplikacji i to, że nigdy nie ma już smug, a ręce są czyste, no to odmieniło to moje życie i jakby nastawiło mnie bardzo pozytywnie do stosowania samoopalaczy. To był mój przełom w ogóle w stosowaniu samoopalaczy, bo ja do tej pory stosowałam tylko kremy brązujące, bo bałam się samoopalaczy i w momencie, kiedy wypróbowałam samoopalacz z rękawicą, to odmieniło moje życie. Także rekomendujemy właśnie dla tych też początkujących i nie do końca przekonanych. I też bardzo ważne jest to, żeby przygotować skórę przed jeszcze nałożeniem produktu. Czyli peeling? Dokładnie. Powiedzcie mi, czy trzeba robić przerwy w stosowaniu kremów brązujących, czy samoopalaczy, czy możemy lecieć przez cały rok? Wszystko, powiem nasze ulubione wyrażenie, czyli to zależy. Od czego tym razem? Od produktu, czy stosujemy samoopalacza, czy kremów brązujących, bo chodzi o to, że kremy brązujące, oprócz właśnie tej substancji, która nadaje ten koloryt, tak jest, naszej skórze, to zawiera w swoim składzie składniki pielęgnujące tą naszą skórę, czyli wszystko, co nawilża, natłuszcza, tam jest, natomiast samoopalacze nie. I one mają też wyższą tendencję do przesuszenia naszej skóry i też jest tak, że mają też wyższe stężenie tej substancji, przez co na efekty też warto trochę poczekać. Dlatego rekomendujemy, żeby samoopalacze używać raz na kilka dni, a kremy brązujące myślę, że codziennie. Rozumiem, upewnię się u was, ale kremy brązujące nie są ochroną przed słońcem, prawda? Absolutnie nie. Widzę po minie Kamili, że trafiłam w sedno, że nie traktujmy tego jak kremów z filtrem, że posmarujemy się kremem brązującym i już możemy wychodzić na słońce. Dobra, to już jestem uspokojona. A z jakimi najczęstszymi błędami w używaniu, stosowaniu kremów brązujących czy samoopalacza się spotkałyście? Za dużo naraz. Myślę, że to jest taki pierwszy podstawowy błąd. Powinniśmy nakładać małe ilości i dokładnie je rozprowadzać. Jak nałożymy za dużo, to możemy się prosić już w tym momencie nawet właśnie o te zacieki, które nam się będą tworzyły. Drugi to nieprzygotowana skóra, czyli właśnie brak peelingu i w szczególności warto dobrze wypeelingować kolana i łokcie, bo tam mamy tą skórę grubszą i bardzo często w momencie, kiedy tego nie zrobimy, ta opalenizna tam się nam robi taka bardzo nierównomierna i nieładna. To wrócę, przerwę ci na chwilę, wrócę do naszego odcinka o szczotkowaniu. Czy można się najpierw wyszczotkować, a potem nałożyć krem brązujący albo samoopalacz? Jak najbardziej. Myślę, że to bardzo dobry pomysł jest. Będzie wtedy odpowiednio skóra wygładzona i złuszczona. I śmiało można zastosować samoopalacz. Wracamy do błędów. Jakie jeszcze kojarzycie? Zbyt duża ilość produktu, który powiedziała Karola, ale jeszcze jakby niedokładne jego wsmarowanie w całe ciało, tak? Bo to chodzi o to, żeby tutaj jakby dokładnie w każdy zakamarek ten produkt dobrze jakby wsmarować. Nie tylko w te części wystające, czyli w ręce, w nogi, bo to widać, a generalnie w inne miejsca to już nie musimy. Dokładnie tak i zdecydowanie przy użyciu rękawicy. No i pamiętamy o myciu rąk na koniec, żeby potem nie mieć niemiłych niespodzianek. Czy powtarzamy nakładanie kremu brązującego i samoopalacza? Czy się posmarujemy tam w poniedziałek i do końca tygodnia sobie z tym chodzimy? To zależy trochę, jaki efekt chcemy uzyskać, bo może okazać się, że ta jednorazowa aplikacja będzie dla nas w zupełności wystarczająca. Natomiast jeżeli od razu wiemy, że to dla nas jest za mało, no to śmiało możemy dołożyć kolejne warstwy. Nawet w tym samym czasie są też takie samoopalacze, które można nałożyć dwie warstwy i wtedy mamy super intensywny efekt. A jeżeli mamy klasyczne kremy brązujące, możemy stosować je po prostu codziennie. Pamiętajmy też o tym, że są niektóre samoopalacze takie, które wymagają zmycia, czyli że nakładamy jedną, dwie warstwy, odczekujemy określony czas rekomendowany przez producenta i następnie je zmywamy. To chyba będzie moje ulubione pytanie teraz. Czy samoopalacza, którego używam do całego ciała, albo kremu brązującego, mogę też użyć do twarzy? Nie. Taki cichy głos. Cichutki, proszę, nie, tylko proszę. Te, co są nie róbcie tego, nie róbcie tego w domu. Dlaczego? Tak, nie? Zdecydowanie po pierwsze, bo nie rekomenduje tego producent, ale po drugie, ponieważ właśnie, dlatego ja też nie jestem do końca fanką tych samoopalaczy, ponieważ one tak samo jak słońce też przyspieszają to fotostarzenie naszej skóry, więc to też nie jest tak, że używanie samoopalacza czy kremu brązującego nie wpływa w jakiś sposób negatywnie. Może nie jest to jakieś bardzo rażące, bo oczywiście ten efekt opalenizny jest dla nas jak najbardziej okej i to chcemy uzyskać, natomiast no, też niesie to ze sobą jakieś delikatne szkody. Tak, i ten składnik, który jest takim najczęściej
spotykanym składnikiem, czyli to wspomniane już wcześniej DHA, działa w taki sposób na skórę, że może ją przesuszać, odwadniać, więc tutaj też jeśli chodzi o twarz, to warto zwrócić uwagę na to, żeby to były produkty rekomendowane do twarzy, bo po pierwsze, mają niższe stężenie tej substancji samoopalającej, o czym powiedziała Kamila, i więcej składników pielęgnacyjnych. I ja bym jeszcze tutaj dodała, że na rynku można znaleźć już zamienniki DHA i to, które właśnie omijają to szkodliwe działanie, którym właśnie wspomniała i Kasia, i Kamila. Nie działają tak przesuszająco i chodzi właśnie o erytrulozę. To również jest cukier, który jakby działa tak samo jak DHA, natomiast robi to w sposób zdecydowanie wolniejszy. Ta opelenizna jest bardziej naturalna, nie przesusza tak naszej skóry i to generowanie wolnych rodników, które jakby jest powodowane przy DHA, tutaj jakby zachodzi w znacznie zmniejszonym stopniu. To teraz już na koniec. Mamy już piękną opaleniznę uzyskaną albo dzięki kremom brązującym, albo jeżeli ktoś woli, dzięki samoopalaczom. I na to wszystko makijaż, produkt rozświetlający i mogę iść na miasto. Może tak być? Tak jest, jesteś gotowa. Czyli możemy stosować kosmetyki na samoopalacz, na krem brązujący bez stresu. Bez stresu. I pięknie. I jesteśmy przygotowane do lata. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy również.